No dobra, zaczynamy morsować. I słuchajcie, nie wierzę, że to robię, ale chodzę po śniegu o 4 w nocy. Ale czad. Słuchajcie, zobaczymy, ile jest w ogóle stopni dzisiaj. Bo to będzie kluczowe. Minus 3. Jest ok. Podobno, słuchajcie, to jest w ramach zdrowotności, także ludzie wychodzą sobie do ogrodów i chodzą po śniegu. Nie rozumiem tego. Także ja dzisiaj tak jestem ubrana, ale słuchajcie, mam uksy, więc zaraz sobie wytrę stopy i założę sobie uksy, ogrzeję się, mam już naszykowaną, słuchajcie, miętę i 15 minut z dobrą muzyczką sobie postoję. Minus 3. Rewelacja, słuchajcie. Także witajcie w kolejnym vlogu. Obowiązkowo woda z solą i zrobiłam sobie dzisiaj morsowanie pod prysznicem, ale na takie fajne patencie włączyłam sobie piosenkę. Ostatnio widziałam to u Mateusza Ostręgi, że włącza taką bojową muzykę, tylko taką bardziej wikingową. No do mnie to nie pasuje generalnie, więc sobie włączyłam swoją ulubioną. I powiem wam, 3 minuty, bo już tak szybko zleciało, ale miałam tak wychłodzone ciało, tak się fantastycznie czułam i powiem wam, że to morsowanie wcale nie jest naprawdę głupią sprawą. Ostatnio mi pisałyście, jedna z was mi pisała, czy można morsować o 22. W sensie no, tak naprawdę można o każdej porze, bo są osoby, które chodzą po południu dopiero nad jeziora, ale zdziwiło mnie wasze pytanie, że chcecie morsować na balkonie o 22, kiedy jakby morsowanie przerywa sen, chęć na sen, to takie zmęczenie, więc kwestia, czy po prostu zasnęłaś, kochana, także daj znać, bo to mnie bardzo, bardzo ciekawi i naprawdę czułaś się fantastycznie 2-3 minutki na wstępie. Ja, słuchajcie, już dobijam do 20 minut, ale to musi być, słuchajcie, naprawdę na minusie, bo ja się wtedy naprawdę fantastycznie czuję. 20 minut mi szybko zlatuje, tak samo tutaj, bo to jest, słuchajcie, teoria względności. Tu mi troszeczkę się dłuży, no bo to jest zimny, przecież to jest zimna woda, polewanie się, tak? W różnych punktach, najczęściej tutaj, na plecach wzdłuż kręgosłupa i tutaj przy karku, bo tutaj jest najwięcej tkanki białej, która się przekształca w tkankę brunatną. Poczytajcie, to jest bardzo ciekawe. Więc słuchajcie, wasze zdrowie, ciepłą wodę z solą. Taki naturalny izotonik też, jeżeli jesteś na diecie keto, niskowęglowodanowej albo po prostu chcecie mieć taki naturalny izotonik, to warto sobie zmieszać wodę z solą himalajską i dodać łyżkę miodu. W sensie Xavery na przykład robi sobie taki naturalny izotonik z prebiotyku i właśnie miodu. I czasami słuchajcie, łyżkami wyjada, także super. To jest taka ciekawostka, bo często mnie pytacie, jak to jest, że mam tyle energii. No szukam sposobów, tak? Szukam sposobów. Jednym z nich jest właśnie zimny prysznic i morsowanie. Słuchajcie, mamy worek Mikołaja. Na Laros jest dostępny, słuchajcie, worek Mikołaja. On jest naprawdę w fajnej cenie, bo jak zobaczycie zawartość, to tak naprawdę parę razy wam się zwraca, kupując ten worek. Przede wszystkim tutaj, słuchajcie, macie olejek do demakijażu. W ogóle pełen film jest na Larosie. Natomiast ja wam oczywiście podlinkuję na dole ten worek, bo czekałyście na niego. Wiem, że was to też interesowało po moim I Love Boxie. Pytałyście, czy będzie jeszcze Coral Box. Więc tutaj jest, słuchajcie, olej do demakijażu Pink Ampula. Co mi się bardzo podoba, to ten peeling, zaraz go sobie zrobimy również z Pink Ampula, to jest ten peeling gel. Mamy, słuchajcie, piankę do demakijażu i też chyba sobie z niej dzisiaj skorzystam. Nową All Clean od marki Heimisch. Mamy SPF. Też go dzisiaj, słuchajcie, użyjemy, bo to jest jeden z moich ulubionych w ogóle, takich od lat, do których wraca. Są by me True Sika Mineral Calming. To jest typowo mineralny filtr słoneczny, ale uwaga, nie bieli. Mamy, słuchajcie, serum do skóry twarzy. Mamy miniaturowy jeszcze olejek Unika. To jest super, słuchajcie, na wyjazdy. Płatki pod oczy Pink Ampula, więc no pełnowymiarowe produkty jak najbardziej tutaj są. Mamy miniaturowy Essence Toner od marki Pink Ampula. Kali Musli, krem na zaczerwienienia punktowe, to jest bardzo fajne, jak macie jakieś niedoskonałości, od marki Orientana. Losowo, słuchajcie, wybierany, akurat mam, to jest fajne, Autowash Shampoo Blue Label, to jest już, słuchajcie, jeden z produktów niedostępnych w takim dużym zestawie. No i słuchajcie, mamy tutaj, słuchajcie, pani Monika tutaj w ogóle wrzuciła mnóstwo masek w płaście, bo ona jej po prostu uwielbia, zwłaszcza to jest jej ulubienica, Pink Ampula, ta mocna, widrzająca.
To jest, słuchajcie, absolutny hicior w Larosie. To jest Jelly Mask od marki Jadach. No i mamy, słuchajcie, nawilżającą z kwasem hialuronowym od Sombaimi. Mnóstwo innych próbek i, słuchajcie, też pełnowymiarowe płatki pod oczy. Także mega fajna sprawa, więc, słuchajcie, zabieramy się. Myślę, że zawartość boksa jest naprawdę fantastyczna. Dodam, że wspólnie z panią Moniką go tworzyłyśmy, więc naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ ja uważam, że koreańska pielęgnacja tworzona od podstaw daje Wam naprawdę 100% benefitów. Jest delikatna i jednocześnie ma dużo wąkrotu azjatyckiej, ceramidów, kwasu hialuronowego. To są fantastycznie delikatne kosmetyki. Ja użyję sobie na początku dwóch. All Clean od marki Heimish. Nie będę wykonywała, słuchajcie, peelingu przy użyciu szczoteczki sonicznej, bo ta, słuchajcie, pielka jest taka fajna, gęsta na bazie białej glinki. Tak. Widziałam, glinka na bazie białej glinki. To jest, słuchajcie, pianka. I ona jest... To jest w ogóle ulubienica Boogie Silver, bo zauważyłam, że jak kiedyś wysłałam Pauli, słuchajcie, tą piankę, to ona po prostu się w nie zakochała. W obu zresztą. Mamy też wersję zieloną, też jest fantastyczna. Także, słuchajcie, boks jest jeszcze dostępny. My stworzyłyśmy jeszcze kilka dodatkowych sztuk, żebyście miały szansę przed świętami sobie kupić już tak na ostatnią chwilę. Więc myślę, że to będzie fajny patent też na prezent, ale możecie, słuchajcie, rozdzielić tak naprawdę ten box i sobie stworzyć kilka. Tak patrzę na ten box, bo tutaj też są próbki tych masek Nano Sfauti. To jest genialne, bo słuchajcie, ona starcza Wam na 3 razy. Spokojnie możecie wziąć na wyjazd, ale ta kosmetyczka jest tak skonstruowana, że ona ma w środku różne przegródki, więc sobie możecie dookoła wkładać na przykład miniaturki. W środku włożyć, nie wiem, szczotkę, szczoteczkę soniczną, jakieś większe kosmetyki, szampony i ona jest wysoka, więc Wam się po prostu wszystko zmieści. To jest bardzo fajny patent. I słuchajcie, mamy krem pod oczy Pink and Cula, tą mniejszą wersję, ale ona, słuchajcie, starcza na długo. Mamy taki doczepiany portfelik. Powiem Wam tak, to jest absolutnie, słuchajcie, fantastyczne i ja jeszcze szukam Essence Toner od Pink and Cula, bo słuchajcie, to jest kosmetyk taki, ojejku, kultowy. Ja od lat, słuchajcie, go używam. I ta miniaturka Wam starczy na kilka miesięcy, gwarantuję. Bo potrzebujecie dosłownie 3-4 kropelki. To jest taka gęsta konsystencja. Jak jeszcze nie macie tego boksa, to Wam go podlinkuję. No jest fantastyczny. Macie też z moim kodem minus 10%, także to jest naprawdę super cena. Macie go o wiele taniej, a sam boks, słuchajcie, kosztuje około 300 zł, ale tam jest zawartość, słuchajcie, ponad 600 zł. Także no naprawdę rewelacja. Jak jesteście ogromnymi fankami koreańskich kosmetyków, to będziecie po prostu zachwycone. Słuchajcie, maseczka. Ja sobie dzisiaj użyję chyba tej jelly, bo Tom po prostu mi tak zachwalały dziewczyny. Mówiły, że one są po prostu rewelacyjne. Dam tych otwierać, bo mam, słuchajcie, swoje jeszcze w zapasie. Także sobie nałożę. Zresztą ja te płatki uwielbiam i warto do nich regularnie wracać. Także nałożę sobie płateczki. A i w ogóle chciałam Wam pokazać, bo się mnie pytałyście o takie dobre maski kremowe. Słuchajcie, wróciła ta maseczka Honey Mask. No ja po prostu ją uwielbiam. Słuchajcie, to jest moja absolutnie ukochana I'm From. Zresztą no, widać po zużyciu, że jestem jej ogromny fanem. Zobaczcie, to jest dosłownie miód. Także ona rozgrzewa, dosłownie wchodzi w każdy, słuchajcie, zakamarek. I nałożę sobie maskę żelową. No ona jest podobno hiciorem. Ja chyba miałam, słuchajcie, żółtą i podobno tak ładnie wygładza. Możecie ją sobie kupić osobno, ja Wam dam link do niej na dole. Także pamiętajcie, że w ogóle jeszcze przed świętami macie mój kod rabatowy minus 10% na La Rose. Więc myślę, że warto, słuchajcie, skorzystać. Także ja pięknieję, bo jadę dzisiaj do mojej Oli, do Bena z prezentami, do Kuleczki, więc też zobaczycie, słuchajcie, śliczną biżuterię, nową kolekcję świąteczną, też jeszcze będziecie mogły sobie zamówić. No i co? O, jak fajnie, dużo esencji. Może zimny prysznic, spa, zimna maska, zimne płatki pod oczy. Powiem Wam, jakby było lato. Także 20 minut. Właśnie, słuchajcie, robię wątróbkę z indyka, dwie porcje, pierwsza i druga na dzisiaj. I do tego mam kapustę białą. Ja już ją polałam oliwą, więc generalnie takim pędzelkiem możecie bardzo ładnie w każdy zakamarek
posmarować oliwą. I do tego ser cheddar i wzięłam taką przyprawę, słuchajcie, tajską. Powiem Wam, że ten obiad może być naprawdę bardzo fajny. Także teraz na drugą kapustę, na drugi kawałek kapusty, będę takie jakby hamburgery robić z kapusty, zapiekam 180 stopni na 15-20 minut, akurat się zrobi wątróbka i gotowe. Jak widzicie, na obiad mam wątróbkę i ogórka, natomiast słuchajcie, już sobie naszykowałam do pracy właśnie kapustkę. Proszę bardzo, jak ładnie wyszła. I drugą część. I ja, słuchajcie, zawsze robię sobie obiady na 2 dni, więc będę miała jednocześnie w domu i do pracy. Przygotowałam przed wyjściem przede wszystkim prezent dla Bena. Opowiadałam Wam w prezentowniku dla dzieci, że to jest naprawdę świetna opcja takiej właśnie sensorycznej zabawki. Wszystko szeleści, wszystko można dotknąć, poprzestawiać, no rewelacja. Oli, słuchajcie, tutaj naszykowałam torebkę, maseczki, no wszystko, słuchajcie, co dobrego, więc ma taką piękną torbę Bigordi, zresztą ja pokazywałam Wam w prezentowniku, pokazywałam Wam te torebki, one są super. Dla Bena bajeczkę, bo Ola generalnie ma obsesję na punkcie Walt Disneya. Jestem ciekawa, czy Ben też będzie miał i w związku z tym, że idę do kuleczki już przed świętami ostatni raz, to Wam pokażę, bo słuchajcie, przygotowałam Oliwii prezent. No ona tutaj będzie miała dosłownie wszystko, maseczki w płachcie, maseczki kremowe, samopalacz, maski w płachcie, coś złuszczającego, maskarę z Elevera, także no powiem Wam, że same dobroci. Także taki prezent przygotowałam dla Oliwki. Lecę, słuchajcie, do butiku. No i mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Słuchajcie, Uber już przyjechał. Jedzie nie do swoim samochodem, bo słuchajcie, no jest bardzo dużo śniegu. Ja się sama jeszcze boję w takich pogodach jeździć. A poza tym pisałyście mi, że lepiej, słuchajcie, jak jeżdżę jeszcze z kimś na początku, zwłaszcza w takie pogody. Także albo z Natanem jeżdżę, albo z koleżanką. Słuchajcie, założyłam sobie kardigan, spodnie z wyższym stanem, Ugi i tutaj kuleczka jak zawsze ze mną. Aura limitowana edycja we współpracy z Coco Art i moja boksowa kuleczka. I okulary, słuchajcie, Armani, bo one są takie półprzezroczyste, takie po prostu stylówkowe. Słuchajcie, Elizabeta jest cała wyładowana, także jadę do kuleczki, odebrać biżuterię, zostawić prezenty, jadę do mojej Oli. Także słuchajcie, no. Taka, słuchajcie, stylówka. Dobra, ubieram się, słuchajcie, bo jest zimno, ale u Oli jest bardzo ciepło, w związku z tym ja zawsze muszę, słuchajcie, mieć top, bo ja tam się po prostu ugotuję. Jest malutkie dziecko, więc wiadomo, że jest troszeczkę cieplej zawsze w domu, więc tak idealnie. I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. 'Cause I can't figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles. Wracam od kuleczki. No muszę Wam powiedzieć, że zawsze miło zobaczyć dziewczynę. Także lecę do mojej Oli. Pokażę Wam na Instagramie, co tam przywiozłam od Oliwki. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest mnóstwo nowości świątecznych, także naprawdę zaglądajcie, teraz idealny pomysł na święto. Mi się dostała misję, żeby Ci dać. Proszę bardzo. Jaka śliczna choinka. Oj. Każdy ma, słuchajcie, swoją skarpetę. Ślicznie. Loża księcia. Och jeju. No dzień dobry. Jeden i drugi. Proszę bardzo, przyszedł nam drugi fotelik do naszego autka, tak? Do małego autka. No właśnie, i mamy, słuchajcie, Britaxa Romera. My z niego skorzystaliśmy, jak Sawcie był malutki. Słucham.
A, no i tutaj jest taka dziura fajna, tak? To jest w ogóle twój namiot. Ty możesz z nim zrobić co chcesz, możesz sobie tam wejść, włożyć tam zabawki. Xaver też wam trochę poznosił kolekcji Hot Wheels, bo on w ogóle ma fazę na Hot Wheelsa. Także i Lego, i Hot Wheels, i Spider-Man, to myślę, że to teraz jest na tapecie. Dajcie znać, co u was. Bo ja mam wrażenie, że coś wraca, coś się przejada, a później znowu jest powrót. Więc jakoś tak u nas Hot Wheels ostatnio i też mu ciocia wyślę ze Szwecji właśnie dużo Hot Wheelsów. Także kolekcja się powiększy. Ja mam czasami wrażenie, że dom mam z gumy, bo chociaż jest też fajny patent, słuchajcie, bo Xaver też jest tak nauczony, że jeżeli już czymś się nie bawi, to się go pytamy, czy to sprzedać. Jeżeli to sprzedamy, to ma na przykład na coś innego, co teraz bardzo lubi, wtedy sobie po prostu robi taką wymiankę. A widzisz, czyli możesz poznosić, tak? Proszę bardzo, ja ci pomogę. I wszystko tam będziesz miał w środku, tak? No i wtedy tam się zamknę i będzie spokój na parę sekund. I słuchajcie, Nathan zamówił właśnie Britaxa Romera drugi fotelik, no ale podobno jest niewygodny, ale wydaje mi się, że po prostu widział obok swój i zaczął marudzić, wiecie, to jest takie wymyślanie. Więc Nathan przełoży to do Aigo, zobaczymy, bo jutro muszę go chyba odebrać z... Ale ja dziękuję, Xaver, to jest... Chowasz się, tak, to moja torba, to żeby to przeżyła. No, zapraszam. Coś jeszcze chcesz rzucić? Nie, to ty. A, że wszystko musi być upchane, tak? Nie, jest okej, okay. To ja ci poczekaj. Okej, okay, dobra, już wiem, o co chodzi. Proszę bardzo. O, aha, bo ty chciałeś jako drzwi moją torbę. No, Elizabeta to jest w ogóle idealna, prawda? Także zobaczymy, bo słuchajcie, przyłożę do Aigo. Teraz naprawdę w Łodzi jest... taka idealna trasa, słuchajcie, na to, żeby młody kierowca jeździł 30 na godzinę, wszyscy jeżdżą wolno, wszyscy się przepuszczają, proszę, proszę. Także dla mnie, słuchajcie, idealny moment, żeby po prostu wyjeżdżać w miasto. Przełożymy fotelik i po prostu go z Leną odbierzemy, bo my z koleżanką mamy taki fajny układ. Zresztą pracujemy i mieszkamy jakby w tym samym bloku, więc po prostu mamy swoje dni przewózkowe. Ja półtora roku jeździłam z Leną jej samochodem. A jak zrobiłam prawko, trzeba cisnąć, słuchajcie, więc taki mamy jakby układ. Ja pracuję 3 dni w biurze, więc po prostu 3 dni jeździmy razem, a na później 2 razy jeździ sama do biura. No i odbieramy Xaverego po drodze, tak? Mamy akurat fajną trasę, żeby, wiecie, ogarnąć się przed szkole i wrócić. Także no zobaczymy, bo pytałyście mnie często o te foteliki. My mieliśmy King 2, znaczy mamy King 2 chyba, tak mi się wydaje, że to jest ten model w Golfie. A w Aigo będziemy mieli Britaxa. No to on mówi, że spoko, bardzo fajnie przechodzi testy, dobre ma opinie i moim zdaniem taka sensowna cena, 900 zł, więc jest ok. No i też będziemy drugi wymieniać fotelik, więc ten sobie przetestujemy, a jak coś, to Nathan po prostu, nie wiem, czy inny kolor kupi do mnie, bo zamówił mi czarny, ja wolałam szary, tak żeby mi pasował do wnętrza, no ale no zobaczymy. Dobra dziewczyny, no to co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Face piątka. A, dzisiaj normalna piąteczka, a i face piątka, no musi być, tak? No, także ja się z wami żegnam, buziaki i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Buziaki, cześć. Pięknie, piąteczka.